Siema, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj zapraszam was na kolejnego reading vloga. Jeżeli chodzi o to, co w tym reading vlogu będę czytać, to szczerze mówiąc jestem pewna tylko jednej książki, dlatego że ostatnio w ogóle nie mam pojęcia, co czytać, co chce mi się czytać, na co mam największą ochotę. Jest parę takich rzeczy, ale też z drugiej strony mam parę tych książek pozaczynanych, więc też nie chcę się rzucać faktycznie na wszystko, na co w tej chwili mam ochotę, bo musiałabym mieć ich z 20 zaczętych przynajmniej. Natomiast jeżeli chodzi o książki, które sobie wybierałam w TBR-ze, to powiem wam, że w ogóle nie mam na nie ochoty. Jedyna, którą postaram się kontynuować, no to Dallas 63 Stephena Kinga, dlatego że będę jej słuchać w audiobooku, więc przy jakimś sprzątaniu i tak dalej, może układaniu puzli, bo też dawno tego nie robiłam, to sobie odpalę po prostu audiobooka do tej książki. Póki co nie ruszyłam się za bardzo od ostatniego momentu, czyli jestem na 242 stronie. Natomiast jestem jej ciekawa i chcę ją jednak skończyć, chcę ją dosłuchać w tym miesiącu. Więc mam nadzieję, że jeszcze w tym vlogu będę ją kontynuować. Oprócz tego wczoraj tak jakoś mnie nie naszło, jak tak się właśnie zastanawiałam w nocy w sumie, co jeszcze sobie poczytać, bo nie za bardzo chciało mi się spać. Zdecydowałam się na Agatę Christie, której też jeszcze chyba w tym roku nie czytałam, albo na samym początku roku może. Natomiast ostatnie co pamiętam, to że właśnie w okolicy świąt ją czytałam i od tamtego czasu sobie odłożyłam te książki na inny moment, na przykład na ten. Zabrałam się za ABC, dlatego że jest to jedna z cieńszych, w ogóle najcieńszych tej autorki, które też mam, a chciałam coś jednak cieńszego, lżejszego, szczególnie po maratonie z Wojną Makową, gdzie czytałam Republikę Smoka i Płonącego Boga. Jeżeli jeszcze nie widzieliście vloga z tego maratonu, to też was tam odsyłam, bo no, emocje były przednie i czytania była masa, więc teraz bardziej mam ochotę na troszkę krótsze książki, żeby no nie wiem, żeby te historie też szybciej mi jakoś szły, żebym nie musiała się aż tak mocno angażować, bo potrzebuję teraz czegoś troszeczkę luźniejszego, więc zdecydowałam się na tę książkę, też przez wzgląd na to, że jest krótka. Aha, i w ogóle jestem na 50 stronie na jakieś 180, więc na pewno w tym vlogu ją skończę. Jeżeli tylko do niej przysiądę, to ją skończę, ale myślę, że tak. No i książka, którą na pewno też na tym reading vlogu będę czytać, to Pani Cisza, czyli drugi tom Czerwonego Lotosu. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jakoś na początku roku, chyba w okolicy lutego, nagrywałam reading vloga właśnie też z tą książką, z Czerwonym Lotosem właśnie. Bardzo mi się podobała, bardzo mi się tutaj szczególnie podobała jedna postać, główny bohater właściwie. Podobał mi się styl autora, który był właśnie taki mocny, surowy, niczym nieupiększany, a jednocześnie naprawdę ciekawa historia. Dlatego też, jak zobaczyłam tylko, że wychodzi Pani Cisza, to ja wiedziałam, że tę książkę będę musiała przeczytać i będę ją czytać już teraz. Też się nie mogę jej doczekać, dlatego że w ogóle wydaje mi się, że to będzie inna historia troszeczkę, aczkolwiek widzę w opisie, że moja ukochana postać jeszcze się pojawi. Natomiast troszeczkę już czego innego może dotyczyć ten tom, szczególnie, że ta historia, która była najważniejsza właśnie w pierwszym tomie, tak jakby swoje zakończenie już miała. Więc tutaj będziemy mieć inną historię, ale na razie nic więcej wam nie mówię w tym temacie, tak tylko pobieżnie przejrzałam opis, dlatego że ja jednak, tak jak już wam kiedyś mówiłam, wolę po prostu przeczytać sobie 50-70 stron i mniej więcej się zorientować w tej historii i dopiero wtedy coś wam o tym powiedzieć. Mam nadzieję, że ta lektura będzie równie przyjemna co pierwszy tom, a nawet, że będzie lepsza. Jestem mega ciekawa, w ogóle ta okładka mi się bardzo podoba, jest taka bardzo klimatyczna, ta pani jest taka troszkę creepy, ale mega mi się podoba, fajnie, że one są zachowane w podobnym tonie, tylko kolory się jakby zmieniają, jest czerwony, pomarańczowy, więc też jestem ciekawa, w jakiej kolorystce będzie kolejny tom. No i tak, tę książkę na pewno będę czytać, zresztą w ogóle bardzo się cieszę, bo teraz mam strasznie ochotę na jakieś japońskie klimaty i w ogóle mocno się zastanawiam nad zorganizowaniem jakiegoś takiego dłuższego maratonu, takiego na przykład tygodniowego z literaturą japońską, albo japońskich autorów, albo o Japonii, albo inspirowanej Japonią, tak właśnie, żeby to był tydzień taki poświęcony Japonii, japońskiej literaturze, japońskim pisarzom, ale też Japonii jako kulturze japońskiej, bo na przykład mam książki pisane, no nie przez Japończyków, które samej Japonii dotyczą, czy jakieś reportaże, czy coś w tym stylu, takie trochę przewodnikowe rzeczy. Bardzo bym chciała takie książki
przeczytać teraz. Strasznie mam na takie ochotę i w ogóle takie Japonią inspirowane, więc dlatego też mocno się zastanawiam nad zrobieniem czegoś takiego. Jeżeli by Was to interesowało, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, bo może bardziej mnie to zachęci, żeby faktycznie taki tydzień zorganizować. Natomiast tak, na razie zacznę sobie od tej lektury. No, nie mogę się doczekać. Szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać, więc tę książkę i tę na pewno będę w tym reading vlogu czytać, no i postaram się dalej skontynuować. Natomiast wydaje mi się, że jak teraz mam taką po prostu japońską chętkę, że tak to nazwę, to też zabiorę się za coś non-fiction właśnie poświęconego Japonii, ale to sobie wybiorę z mojej japońskiej półeczki już i no tak, zobaczymy, co tam będę dalej jeszcze czytać. Póki co to tyle. I no co, zgłaszam się do Was później. Miłego oglądania! Jeżeli chodzi o update czytelniczy, to skończyłam ABC Agaty Christie i jestem tak rozczarowana, zirytowana i rozgoryczona tym zakończeniem, że po prostu, no nie wiem, strasznie mi się nie podobało. O ile całą książkę czytało mi się całkiem przyjemnie. Mamy tutaj do czynienia z seryjnym mordercą, który no jakby używa alfabetu, żeby wybierać swoje ofiary. No i jest to sprawa Herkulesa Poirot oczywiście. Tyle właściwie mogę powiedzieć o tej książce. Natomiast jak dla mnie była bardzo spoko prowadzona, oczywiście z tym takim specyficznym stylem pisania, gdzie na początku po prostu dyskutowali o włosach i o farbowaniu włosów i to było takie, o Jezu, co to za gadki w ogóle są, takie beznadziejne wypychacze. Ale no, jeżeli chodzi o całość do końcówki, była to książka dobrze prowadzona. Fajnie była przedstawiona jakby ta druga perspektywa, tak momentami fajnie, ciekawie się to prezentowało. Natomiast jak przyszło do samego zakończenia i wyjaśnienia tej kwestii, to było tak idiotyczne, przekombinowane, no ja się tak wkurzyłam,
że szok. Po prostu ja tego nie widzę, ja tego nie rozumiem, jak dla mnie to było z palca wyssane. I no generalnie chyba w książkach Christy tak jest, że nie ma nic oczywistego i że zawsze coś tam po jakichś po prostu okruszkach Poirot potrafi niesamowite rzeczy stwierdzić i wyczarować, ale dla mnie to było głupie. No tutaj to po prostu się nie sprawdziło, jestem strasznie zawiedziona, naprawdę. Dam tej książce 2,5 gwiazdki, ale tylko dlatego, że dobrze się bawiłam przy jej czytaniu wcześniej i taki fajny miała klimat, fajny miała jednak poziom wcześniej, bo wydawała się taka troszkę inna, taką troszeczkę odmianą od tego, co do tej pory właśnie autorka przedstawiała na książkach, które czytałam. Natomiast po prostu zakończenie wszystko zrujnowało i dlatego ta książka dostała 2,5 gwiazdki. Koniec, już po prostu nie chcę o niej myśleć, nie chcę o niej mówić. Słucham sobie dalej Dallas 63 Stephena Kinga. Jestem na rozdziale 13, na czwartej jakby części, czy tym czymś tam, czyli na 331 stronie tak mniej więcej. Więc jakoś tam mi to idzie, pomalutku, ale idzie. Natomiast to jest książka, którą w ogóle bardzo trudno mi będzie ocenić, wydaje mi się, ponieważ może nie jest tak, że ona tak całkowicie przynudza. Natomiast wydaje mi się, że w całym rozrachunku ona będzie co najmniej o połowę za duża, za długa. No nie wiem, no ciężko mi jest ocenić tę książkę póki co. Jest okej, okay, no całkiem przyjemnie się tego słucha, ale po prostu nie na to bym tutaj liczyła. Jednak chciałabym, żeby to wszystko było szybciej, lepiej spięte. No ale zobaczymy, jak tę książkę skończę. Ale wydaje mi się, że też to nie będzie za szybko. Mam nadzieję, że jeszcze w lipcu jej dosłucham. No i słuchajcie, czytam Panią Ciszę. Jestem na 122 stronie. Miała bardzo fajny prolog w ogóle. Się ucieszyłam strasznie, że jest Kentaro. Natomiast potem Kentaro zupełnie nie było. I ja miałam takie, że no kurczę, no wszystko fajnie, ale gdzie jest Kentaro? Ja go chcę po prostu, on jest świetną postacią, która mnie bardzo przyciąga. Natomiast ta historia jest już zupełnie inną historią niż w pierwszym tomie. Mianowicie autor przedstawia nam tutaj klan Nagata, który no ma duży problem, tak? Jego daimyo jest już starszym mężczyzną, a jego syn, który miał zająć jego miejsce, jest no bardzo chory. Więc ten klan jakby nie ma zbyt świetlanej przyszłości, w dodatku jest atakowany przez klan węży, czyli roninów, buntowników, takich wiecie, ludzi wyjętych spod prawa całkiem. No i tutaj mamy przedstawioną jakby walkę też między tymi klanami. Tutaj przed chwilą czytałam właśnie o jednej bardzo fajnie też zresztą napisanej. Jak mogę porównać pierwszy tom z drugim? Mam wrażenie, jakbym czytała książki pisane przez zupełnie inną osobę, szczerze mówiąc, dlatego że styl pisania wydaje mi się zupełnie inny niż w pierwszym tomie, co ani jednej, ani drugiej części jak dla mnie nie ujmuje. Jak wam mówiłam o takiej surowości właśnie pierwszego tomu przez sposób pisania, tak faktycznie było, natomiast tutaj to pisanie jest takie, nie wiem, bardziej płynne, mniej i to dużo mniej czuć, że to jest autora polskiego. Zresztą w ogóle ja bym nawet nie powiedziała, że to jest pisane przez polskiego autora. Bardzo dobrze tutaj czuć ten ala japoński klimat, naprawdę. Ostatnio jeszcze z moim ukochanym oglądamy takie japońskie filmy właśnie, gdzie tam się dzieją mniej więcej w XVIII-XIX wieku, chyba coś w tym stylu. I tutaj taki klimacik też bardzo fajny czuję, naprawdę bardzo przyjemnie mi się to czyta dzięki temu. I dzięki tej zmianie stylu pisania chyba nawet właśnie tę książkę czyta mi się lepiej niż poprzednią, mimo że doceniałam w pierwszej części w Czerwonym Lotosie właśnie tamten sposób pisania, to tutaj jednak taki troszeczkę zmieniony i właśnie bardziej płynny sposób pisania też sprawia, że szybciej tę książkę mi się czyta. No i zresztą teraz jestem właśnie w takim momencie, gdzie no myślę, że zacznie się robić ciekawie, bo no doczekałam się czegoś, ale nie powiem wam, o co chodzi.
Natomiast tak, wydaje mi się to bardzo ciekawą historią, ale też te 120 stron pierwsze, mimo że mniej więcej jakieś tam rzeczy się dzieją, to jednak są takim troszeczkę wprowadzeniem i tematycznym, i klimatycznym, i żebyśmy się zeznajomili jakby z całą sytuacją i z postaciami samymi w sobie, więc no też uważam, że to jest całkiem spoko. Natomiast mam nadzieję, że w dalszej części książki po prostu będzie też więcej akcji. No i co? No i czekam po prostu, aż się zabiorę za nią dalej. Bardzo przyjemnie mi się ją czyta, więc myślę, że no czytanie jej nie pójdzie mi, nie zajmie mi zbyt dużo czasu, naprawdę. Natomiast jeszcze, co zaczęłam sobie podczytywać tak w międzyczasie, to dzienniki japońskie, bo mam teraz jakąś taką fazę na około azjatyckie, około japońskie właśnie treści. Dzienniki japońskie, zapiski z roku królika i roku konia. I to jest autor, który pisał Planetę K, która dla mnie była całkiem okej, okay, ale niezbyt wyjątkowa. Natomiast teraz jestem na stronie 40. Czyta się dobrze, ale szukam w tym więcej treści na razie. Chciałabym, żeby troszeczkę więcej było jakiejś treści jakby pokazanej samej w sobie Japonii, bo na razie to jest takie 5/10, ale czyta się też całkiem spoko, więc to też sobie będę podczytywać przy okazji. Byliśmy niedawno z moimi rodzicami w Skansenie w Tokarni, więc też w tym vlogu możecie zobaczyć klipy z tamtego miejsca. Troszeczkę ponagrywałam sobie. No a tak to co? No ja wracam dalej do czytania i po prostu zgłoszę się do Was później z kolejnym update. Słuchajcie, chyba sypialnia stanie się stałym elementem vlogów. Tak czy siak, jeżeli chodzi o czytanie, to właściwie głównie czytam Panią Ciszę. Czytałam jeszcze troszeczkę dzienników japońskich, natomiast niewiele się ruszyłam, jestem na 60 stronie. Dobrze się czyta, natomiast no, ogólną opinię już bardziej wygłoszę, jak tę książkę skończę, bo niby czyta się dobrze, ale też nie wiem po prostu, ile treści ona w sobie niesie, bo póki co nie jest jej aż tak dużo, jakbym się mogła tego spodziewać. Natomiast jeśli chodzi o Panią Ciszę, ja będę zaczynać teraz Omotę 3, czyli tak jakby trzecią część poniekąd. Nie ma tutaj jakichś takich rozdziałów, są takie, właśnie nie wiem jak to można nazwać, bo to są te omote, nie sprawdzałam, czy to są bardziej rozdziały czy części, natomiast one są dosyć długie po prostu, więc też bardziej to są jak części niż rozdziały, ale może jestem w błędzie. Natomiast jeżeli chodzi o tę książkę, no, tutaj się dzieje się dużo i szczerze mówiąc, ja do tej pory nie wiem, czego się tutaj mogę jeszcze spodziewać i nie wiem, o co tak naprawdę, totalnie nie czaję jakby o co chodzi temu klanowi węży, tak kurczę, nie wiem, było tutaj troszeczkę inny sposób przedstawienia sytuacji i wydaje mi się, że on zostanie jeszcze rozwinięty, ale też tutaj na koniec była fajna scena. Bardzo mi się podobało w ogóle zakończenie tej drugiej części, tutaj ostatnie te fragmenty. No, było to naprawdę fajnie napisane. No i Kentaro, świetna postać, po prostu mega.
Ojej, dużo akcji, dużo emocji. No i tak naprawdę ile mi tutaj w sumie jeszcze zostało? Około, nie no, mniej niż 100 stron, tak, z 70. Więc no, tutaj powinno się sporo rzeczy jeszcze wyjaśnić i jestem ciekawa, co tutaj ostatecznie się wydarzy. Już mi nogi cierpną trochę, nie wiem jak się tutaj usadzić. Natomiast póki co jestem naprawdę zadowolona z lektury, bardzo przyjemnie i szybko mi się to czyta. I wydaje mi się, że styl pisania autora bardzo mocno poszedł do góry w porównaniu z pierwszą książką. I myślę, że tutaj muszę wrócić gdzieś, bo niedawno czytałam taki fajny fragment, który zasługuje na znacznik. Więc muszę tutaj ten znacznik wprowadzić i w ogóle chyba na to zakończenie, które mi się tak podobało, tej drugiej części, też będzie znacznik, bo no, było takie super, super naprawdę. Natomiast tak, wracam do jej czytania. Jeżeli chodzi o inne książki typu Dallas, no to tam przeczytałam jeszcze, znaczy przesłuchałam w audiobooku jeszcze trochę, ale nie było tego za dużo, bo szczerze mówiąc nie chciało mi się tego słuchać. I już troszeczkę mnie zaczyna męczyć i nudzić ta książka. Ale no, zobaczymy, może uda mi się jednak tego audiobooka skończyć. W ogóle dorwałam wczoraj w Carrefourze lekcję pływania. Nie wiem za bardzo, co to jest za książka. W sensie czytałam sobie jej opis i był całkiem spoko, ale przede wszystkim spodobała mi się okładka taka złocona i jeszcze pod spodem jest taka fajna, taka nie jest pusta, tylko taka sympatyczna, można powiedzieć. Ale za dychę ją dorwałam i stwierdziłam, że sobie ją wezmę. No, dajcie mi znać, jeżeli czytaliście, czy jest warta uwagi. Opis brzmi w miarę ciekawie, natomiast to jest bardziej jakaś literatura piękna, której ja nie czytuję specjalnie, ale no za dychę to stwierdziłam, że nawet jeżeli nie teraz, to może kiedyś. Ewentualnie oddam ją babci po prostu. No, zobaczymy. Ale tak, ja wracam do czytania. Myślę, że mogę chcieć zmienić sobie nawet audiobooka, bo chętnie bym coś posłuchała, natomiast Dallas mnie po prostu strasznie nuży i przez to nie słucham żadnych innych audiobooków, więc myślę, że będę chciała się na coś innego teraz przerzucić. No ale dobra, w tym momencie to by było na tyle. Widzimy się jeszcze przy zakończeniu tego vloga. Okej, słuchajcie, przychodzę zakończyć tego reading vloga. Dalej mam niezrobione paznokcie, natomiast zaraz będę sprzątać, bo dzisiaj jest dzień sprzątania i będę tutaj szaleć, więc wiecie, nie chciałam, żeby mi od razu lakier poodpadał. Byliśmy w Ikei i jeszcze tutaj się walają rzeczy, na przykład dywanik do łazienki, który wyląduje w łazience na miejsce starego, jak ją tam najpierw wysprzątam. I potem będzie dywanik nowy, świeży. Ale tak, nakupowaliśmy dużo pierdół w Ikei, jak to zwykle. Natomiast takich rzeczy, które po prostu gdzieś tam się przydadzą, jakieś ścierki i tak dalej. Ale no dobra, nie o tym. Tak czy siak, jeżeli chodzi o czytanie, zabrałam się, słuchajcie, za Cień Węża, czyli trzeci tom Kronik Rodu Cain Ricka Riordana, bo chciałam już tę serię skończyć. Jestem na 184 stronie i bardzo przyjemnie mi się tę książkę czyta, mam nadzieję właśnie niedługo ją skończyć całkiem, żeby tę trylogię zakończyć. Bardzo miałam ochotę po prostu na jakąś książkę Riordana, dlatego stwierdziłam, że to będzie najlepszym wyborem na obecną chwilę, żeby mieć jedną serię zakończoną, a potem móc kontynuować Magnusa. Jeśli chodzi o audiobook, no to chwilowo porzuciłam Dallas, dlatego też, że skończył mi się
abonament audiobookowy na jednej platformie i wzięłam drugą za darmo, ponieważ teraz nie mam kasy, żeby 40 zł miesięcznie jeszcze na audiobooki wydawać, i na innej, gdzie tam właśnie mam jeszcze darmowy okres próbny, zaczęłam słuchać sobie Viriona drugiego tomu, czyli Obławy, miałam powiedzieć Wyroczni, ale to pierwszy tom. Zaczęłam słuchać sobie Obławy i jestem mniej więcej na setnej stronie, 98, tak można powiedzieć. No i słucha się tego naprawdę bardzo dobrze. Nawet pomijając już fakt, że drugi tom nie jest jako słuchowisko, to jednak i tak dobrze się słucha, bardzo lubię tego lektora. No i jest to ciekawa historia, która być może nie jest jakąś taką przepełnioną akcją, ale nie o to w tej historii też chodzi. Jest po prostu bardzo klimatyczna, bardzo taka z jednej strony prosto ujęta, a z drugiej strony w taki jednak fajny sposób napisana. Ludzie tutaj są tacy, no, bywają prosto linijni, ale no to takie przez to jest prawdziwsze, mi się wydaje, więc póki co mi się bardzo podoba, będę sobie słuchała zaraz dalej przy sprzątaniu tej książki. No i oczywiście skończyłam Panią Ciszę. To zakończenie, te ostatnie kilkadziesiąt stron naprawdę mnie mocno zaskoczyło i wprowadziło mi takiego lekkiego mindfucka. No bo oczywiście wszystko się tutaj już ładnie wyjaśnia, natomiast to zakończenie, to wyjaśnienie i tak dalej, to do czego dochodzimy z fabułą w pewnym momencie, gdzie Kentaro i nie tylko on stają przed pewnym wyborem, no, tutaj mam bardzo mieszane uczucia, bo ja sama nie jestem w stanie się zdecydować, co ja bym zrobiła, po jakiej stronie bym stanęła. Takie to jest, no, kurczę, trudno jest tutaj właśnie zdecydować się, która strona ma słuszność, bo autor w świetny sposób po prostu przedstawia perspektywę obu stron jakby konfliktu. Po prostu w pewnym momencie dostajemy uzasadnienie i perspektywę właśnie ze strony Klanu Węży, ze strony Pani Ciszy, która też jest osobą, którą się nie spodziewałam, że Pani Cisza tytułowa będzie, ale no tak. No i powiem wam, że zakończenie mi się bardzo podobało jednak mimo wszystko. Jest takie, kurczę, powiedziałabym, co mi się w nim podobało, ale byłoby to pewnie jakimś tam spoilerem, nawet tak starałabym się to bezspoilerowo ująć, ale podobało mi się to zakończenie, podobał mi się przekaz, jaki to zakończenie też niesie. No i jestem bardzo ciekawa kolejnej części, co tam się może dziać, bo zakończenie było naprawdę mocne, tam gdzieś jednak wszystkie te puzzle wskakiwały na swoje miejsce i no, bardzo ciekawa książka, bardzo ciekawa jak dla mnie, dostała 4 gwiazdki na 5, więc czekam niecierpliwie na kolejną. No i co? W ogóle pokażę wam jeszcze, bo przyszły mi dzisiaj 3 kolejne książki. 3 pierwsze tomy Księgi Całości, Północna Granica, tom drugi Król Bez Zmiarów i trzeci Grombelarska Legenda Serce Gór. I w ogóle jak zobaczyłam tą pierwszą i jeszcze się nią wcześniej interesowałam, sprawdzałam sobie e-booka, zanim mi przyszła i tak, o, 300 parę stron, no to w sumie szybko pójdzie, po czym patrzę na tę drugą, jak ją rozpakowuję. I trzecia, trochę cieńsza, ale jednak. Natomiast mega mnie te książki zainteresowały, w ogóle słyszałam, że można te 3 pierwsze czytać w różnej kolejności, że można czytać je niezależnie od siebie. No i to są po prostu wznowione wydania z ilustracjami i tutaj w ogóle jest też fajna mapka, ojejku, mega jestem podjarana i teraz bardzo mam ochotę na te książki. I myślę, że z tymi książkami też pojawi się osobny film, więc czekajcie. No i jednak chyba postaram się czytać je po kolei, chociaż zobaczymy. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Teraz jeszcze będę kończyć Cień Węża właśnie. No i Viriona sobie będę właśnie teraz słuchać przy sprzątaniu. Ale tak, jeżeli chodzi o ten reading vlog, to myślę, że jednak to już by było na tyle. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, czy zachęciłam was do przeczytania którejś z książek, o której mówiłam, albo odradziłam, na przykład ABC, ale to jest pewnie takie bardzo moje po prostu zdanie, że to zakończenie było słabe. Natomiast tak, no nie przedłużając, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się po prostu w kolejnych filmach. Także do zobaczenia. To pa.